Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sparty Hard. Jedziemy dalej, słuchajcie, co my teraz mamy do zrobienia? Pool party! Pool party, czyli imprezka na basenie. Ło, jaka muza w ogóle wleciała. Dobra. Gdzie jestem? Tu na dole, okej. Okay. Pool party, co ja w tym pool party mogę zrobić? Hej, ale dobre, mogę na zjeżdżalni sobie pojeździć, okej, okay. Tam coś mamy, zrzucenie z dachu. A, to jest taki rooftop, ale... Czyli taki jak było na dachu, ale... Z... Bach! Uciekamy! Z... basenem, tak? No dobra. Tu coś jest, u góry coś jest. Co nam mówi to? Drop pizza to samą peoples. Tak jest, jak przyzwiemy pizzę, to się w tym miejscu pojawią ludki. Ja to wiem. Co ja tu mogę zrobić, bo tu coś mogłem zrobić. Aha, zrzucić osobę z tego, tu mogę zrobić tak, ale to uciekniemy stąd. Dobra, jest ktoś pocięty, policja już przybyła na miejsce zdarzenia. Co jeszcze? Oczywiście głośnik mogę wywalić. Coś u DJ-a mogę zrobić, ciekaw jestem co. Co mogę u DJ-a zrobić? Start Conga Line, to nie wiem co to jest w sumie. No ale cóż, o, zleciałaś, soreczka, huhu. Bam, ja chcę... Aha, nie mogę cię tu. No dobra. Tu mogę kogoś wrzucić. Tu mamy ochroniarza, który prawdopodobnie mnie nie będzie lubił. Tak jest. Spadaj ode mnie. No dobra. Won ode mnie tych cholero. Co my tu mamy? Stun bomb, okej. Okay. Ja się nie obrażam za stun bombkę. Fuck, nie. Nie, no złapał mnie. Niemożliwe. Co za gówniarz. To zagówniasz. No nic, spróbujemy na nowo. Kurde, ale ciężko, bo tam jest itemek i tam jest też jedzonko do zatrucia. A to jest drugi ochroniarz po prawej, no. Tam mogę kogoś zrzucić. O, idę zrzucić osobę. Idziemy zrzucić. Bam, nie macie. Leżysz. Dobra, tutaj kogoś mogę też wyrzucić. Hop! Bardzo ładnie. I co, jeszcze mogę więcej osób tu wrzucić? Takie jednorazowe? To dziwne aż. Dobra, ten ochroniarz... Tego ochroniarza muszę jakoś w jajo zrobić, tylko nie wiem jeszcze jak. On tu jest małym problemem. Nie, lepiej byłoby go zabić. Najlepiej byłoby go zabić, ale nie wiem jak to dobrze zrobić. Ej, wiem! Wiem co mogę zrobić. Tylko, czy mi się to uda tak jak ja chcę? Chodź tu. Kurde! Zrąbałem, ale mam pewien plan, bo mogę użyć przecież zjeżdżalni. Mogę użyć zjeżdżalni i wtedy mu ucieknę. Tylko muszę najpierw zatruć jedzenie. Mogę przejść tędy? Mogę. Okej, to fajnie. Dobra, to ja wiem, że jak mam ten cały mieczyk, to mogę coś zrobić wielu osobom na raz. Dobra, znowu mnie goni ten groniek. Dobra, chyba mi się udało mi się mu zwiać, więc teraz szybko cyk, jedzonko i... Co to jest? Running sneakers. Czyli co, szybciej biegam? Okej. Okay. Ochroniarz się chyba zatruł, także bardzo fajnie. Ja tam się cieszę z tego faktu. Dobra, ochroniarz się zatruł, a ja tymczasem pójdę tu. Woohoo! Tak jest, jestem w basenie, tak jak właśnie myślałem. Wyjdziemy z baseniku. Dobrze, fajnie, cieszę się, że się pozbędę tego ochroniarza, bo jest pain in the ass. A co tam się stało? Co tam się od Janie pawliło? W sumie to nie wiem, ale wyszło, że jest dobrze. Ba! Dobra, cyk! Szybko! Uciekamy stąd. Albo właściwie, ciach! Dobra, i teraz stąd muszę odejść, teraz muszę stąd koniecznie odejść. Co to było tam na dole? Coś tam jest, coś tam wisi przy tej satelicie. Także jestem ciekaw co to jest, trzeba będzie to sprawdzić. A co jest tutaj? Okej, rozwalimy to. A i ten cały bungalow się spadnie na ludzi? Jestem ciekaw. Nie wiem w sumie co się stanie. Okej, co my tu jeszcze mamy? Co by teraz tutaj im zaserwować, że się tak wyrażę?
Policja jest po prawej stronie. Ja bym z chęcią powyżynał te osoby tutaj. Ale to może być takie trochę triki. Może być trochę triki. O, i chcę złapać tego. U góry jest kelner i oni chcą go złapać. Dobrze, złap go, złap go. Mi to jest jak najbardziej na rękę. Jedzonko już się zatruło i więcej go nie mogę zatruć, także no niestety. Tam kogoś kopią też. No, muszę przyznać, że na razie wygląda to fajnie, ale mało osób mam zabitych. Dobra, zrobimy ten Konga line. Mi się wydaje, że oni tu przyjdą i wtedy na środek i wtedy będę mógł chyba wybuch zrobić. Spróbujemy tak zrobić. Cyk. Dobra. Co my tu mamy? Muszę pozabijać parę osób. Najlepiej byłoby najpierw tego tu ciachnąć. Dobra. I teraz ciebie. Przetniemy linę. Dobra. A, tam też są ludzie, którzy myją szyby. Dobra, im też odetnę. Im też odetnę linę. To powinni się zaliczyć. Dobra. Okej. Co tu się dzieje ciekawego jeszcze? Tam czeka na wybuch. Dobra, ty tam spadłaś już, na razie kobitko. Dopiero 10 osób, to będzie chyba trochę długie. Mogę zadzwonić? Chyba nie mogę. Dobra, z dala odciał. Z dala odciał będę. Jak to teraz dobrze zrobić tutaj z tymi ludźmi? Wybuch. Nie wiem, czy ktoś zginął w związku z tym wybuchem. Dwa szybkie cięcia i już stąd spadam. Okej. Teraz tych ludzi tutaj trzeba by jakoś się pozbyć. Jeszcze nie wiem jak. Co by tu z wami zrobić? Tu jest policjant. Kurczę, ja się boję, że ta babka mnie zobaczy tu. Kurde, nie. Chodź tu. Ach, już jest dupa. Przyjdzie policja, to ja spróbuję uciec policjantowi w ten sposób. Bam, dobra. I uciekamy, uciekamy. Ja mam jeszcze te budki do biegania. Dobra, udało mi się uciec. No, i o to chodzi. I właśnie o to chodzi. W ten sposób można bez problemu uciekać, zaszlachtować kogoś i znowu odejść. Ja nie wiem, co się stało z tym gościem tu, ale już nie mogę używać teraz... Nie mogę teraz używać mojej zjeżdżalni. Bam. Okej, nie macie. Tu mogę cały czas ludzi wyrzucać. Tam chyba mogę kogoś... Tak, tam mogę kogoś wrzucić też do wiatraka. Oj, muszę uważać, bo tutaj policjant. Okej. Co my tu mamy? Cześć, laseczka. Bach, dobra. I teraz szybko siebie. I spadamy stąd. Fak. Ciach, dobra. I odejść, bo tu nie ma gdzie chować ciało, więc na sobie stąd odejdę. Dobra. Na razie jest okej. Może mi się uda tego gościa tu... Dobrze, hahaha, nie ma tak łatwo. Ale teraz muszę stąd troszkę odejść. Nie wiem, gdzie ten gościu pobiegnie, żeby zadzwonić. A, drugi jest przy tym czymś, no widzicie. Nie wiedziałem, muszę przyznać, że nie wiedziałem, że tam jest telefon. Ciebie na szybko zabiłem, dobra. Tutaj ktoś śpi. Ja bym mógł... A, nie mogę, cholera, muszę się stąd jakoś... schować w miarę. Ile jest? 22 na 41. No na razie jest przyzwoicie, muszę przyznać. Ja jestem tutaj przy baseniku, don't mind me. O. Darmowy kill, okej. I tu też, dobra. Bach. No, dobra. Okej. Jest okej. Fuck, Jezu, ale się przestraszyłem, myślałem, że on do mnie idzie. Okej. 24 na 41. Jakby to tutaj teraz dobrze zrobić, żeby się nie narobić za bardzo. Ci tam zesranie jak zwykle. Ochroniarz sobie tutaj stoi. Fuck, no widzicie, no
ciężko, kurczę, z tymi ludkami tutaj. Muszę tych po lewej zacząć wybijać, bo w tamtym miejscu jest dosyć przystępne do zabijania, tamto miejsce, przepraszam. Poprawna polszczyzna się kłania. Dobra. Ciach! Ciach! Dobra. Idziemy. Okej, okay, tata tutaj zauważy, że coś jest nie tak. Na dole ciała w ogóle nikt nie widzi. Jest wszystko perfectly okej. Okay. Nie mogę cię wziąć niestety nigdzie. No trudno, chociaż w sumie nie, mogę cię wziąć, ale nie wiem czy policjant mi... Chyba nie. Cyk. Ha! I go zrzuciłem. Nawet nie musiałem spację naciskać. Dobra, 27 na 41. Wszystko idzie bardzo fajnie. Tutaj jest pewna osoba, którą chciałbym zaszlachtować. Ciach, dobra. Dobra. Ten ochroniarz nie wydaje się być mną za bardzo zafrasowany, także... O! Ten ochroniarz zginie. Dobra. Ja go trochę przeniosę, żeby on nie był tak na widoku. Cyk, dobra. Oni z jakiegoś powodu tam ludzi nie widzą. Ja nie wiem czemu. Ale mi się to podoba. Okej. Okay. Teraz już mamy mały problem. Teraz jest mały problem. Bo ci ludzie tak nie za bardzo chcą się rozproszyć. A mi na tym bardzo zależy, żeby się rozproszyli. Nie mogę cię zrzucić, co? Tutaj są dwie osoby. Tylko jedna by musiała sobie stąd odejść, żebym mógł drugą zabić. Chociaż no, ci przy basenie mnie zobaczą. Jest niezbyt dobrze, muszę przyznać. Już jest, nie podoba mi się to. Oni są tak zbyt blisko siebie. Dobra, dobra. Uff. To było troszkę farciarskie. Ci tam dylają, kurde, bliźniacy po prawej, jak nie wiem co. Ciebie zrzucimy, dobra. 32 na 41. Tam ktoś poszedł. No po co ty tam polazłaś, głupia babo? Ech, wszystko potrafię skopać, te kobitki. Oczywiście nie chcę być tutaj żadnym szowinistą, nie miejcie mi za kogoś takiego. Ciebie. A! Dobra. Dobra, 33 na 41. To jest bardzo fajny wynik. Którędy pójdzie ten policjant? Tędy. No dobra, to ja idę tu. Ja idę tędy. Omygy, czemu wy nie możecie po prostu zginąć jak normalni ludzie, tylko się... O tu, dobra, tylko się kurde musicie... Ups. Ja tutaj grzecznie sobie chodzę. No. Dobra, tam zrzuciłem. Teraz muszę jakoś to logicznie zrobić i właściwie będę kończyć już za chwilę. A jak to kurde dobrze zrobić? Ciach. Nikt nie widział? Nikt. Dobra. Jak to zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery osoby. A policjant gdzie idzie? Aha, po tą babkę. Mógłbym to zrobić tak naprawdę na szybko. Zabić tą, potem tamtą. Dobra. Teraz budki szybkości. Ciach i został nam tylko DJ. I w tym momencie kończę tą imprezę. Była ciężka, ale fajna. Podobało mi się, muszę przyznać. Przyjemna. Muzyczka też fajna. Także zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało, bo z mojej strony to wszystko. Subskrybujcie, napiszcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!